snajper jest w lesie. Uciekł z udanej misji. Na szczęście zrobił co należy, armatę wszystkie wysadził. Spotkał partyzantów. Oni dali mu chleb, kawę, whisky, trochę ginu, kiełbasę i zabrali do lasu. W lesie pokazali mu, co ma teraz zrobić. Sami usiedli przy ognisku i grzeją nogi, a on idzie na akcję. Taki jest Czerwony Lis. Dzisiaj jego zadaniem jest zlikwidowanie minimum 4 klientów. To oni napadli na te tereny. To oni przejęli władzę na tym terenie. Ja nie lubić, jak ktoś inny przejmować władzę na nie swoim terenie, a później krzyczeć, że to jego teren. Znamy takie przypadki nawet dzisiaj. Tak to bywa. Później się odbiera i robi po swojemu. No dobrze. Na razie wiemy jedno. Jest ich tutaj sporo. Z daleka strzelać nie bardzo wezwą posiłki. Tu jest strumyk. Pewno pływają pstrągi. Nie chciałbym ich wystraszyć. Do tego myślę o jakimś może łososiu. Spokojnie. Idziemy. Spójrzmy na razie na mapę. Jak to wygląda? Widać ewidentnie, że tu na naszej drodze na razie nie ma nic wartościowego, tylko tutaj jakiś domek i kilku, prawda, prawdopodobnie mało znaczących żołnierzy, których jak zlikwiduje Czerwony Lis, to już to i tak nikt płakać nie będzie. A jak będzie? Trudno. Będziemy płakać razem. Mostek jest. Tutaj często jeździ. Zastanawiałem się, czy może podłożyć bombę i schować się pod mostkiem. Na co? Na samochód, żeby go rozwalić. Nie, chociaż nie jestem tego pewny. Znowu, jak oddałbym strzał z daleka, jak oni będą zachowywać się, jak ktoś będzie strzelał do ich kumpli? Hagowie. Nie przejmujemy się. Spójrzmy na drogę. Lewa i prawa wolna? Nie, ktoś jechał. Latarka. Niestety, Boże, lornetka. W trawie jest nieużyteczna. To jest auto, którego nie znamy. Kto nim jeździ? Hans. Ryzykownie. Ale ryzyko to jego 6 imię. Wchodzi. Jest już na terenie. Tu widać, że jeden jest dosyć blisko. Czy ja mam gwizdek? Mam. Tak, stary. Ja wołać ciebie. Ty ruszyć dupę. Tutaj, w trawki. Spaceruj, spaceruj. Przy jego likwidacji widać, że kolega zwrócił na to uwagę. A być może to jego brat. Albo siostra. Bywa i tak. Na razie sprawdźmy. Co Janek miał w gaciach? W kieszeni. No dobrze. Na razie nic nie róbmy. Tamten nas dostrzeże. Podejrzewam, że nas dostrzeże. Opatrzcie, kopią sobie wannę. No, w tamtych czasach nie było tak, prawda, dobrej łazienki. Chociaż tutaj pokazane straczyki ładne, ale no, wanny może być zbyt małe, a oni duzi. Kopało się takie w lato oczywiście, w lato. Na jesień czasami późno jeszcze, ale wtedy zamarzały paznokcie na przykład. A higiena bardzo ważna. No i kąpali się. Na razie podejdźmy bliżej. Zobaczmy, kto, gdzie piszczy i nie piszczy. Są chyba flaszki, ale on się przygląda w moją stronę. Jak ja go zlikwidować? Flaszek mamy pełno. Nie wiem, kiedy ja to wypijam, że ja mam pełno tych flaszek, jak ja nic nie piłem. Cholera, z nim mogą być problemy. Ale jakbym rzucił flaszkę...
Nic, że mnie lekko zauważył. On i tak jest głupi. Ja podbiegłem. Teraz podejdę. On myśli, co ja tu widział w trawie? Gówno. Tam jest jeden w szopie i to mnie trochę martwi. Teraz trochę sytuacja patowa. On patuje. Ja nożuję. No i zdzichu jebnął. Zdzichu padł, ja być zadowolony. Teraz ważna sprawa, zlikwidowaliśmy już dwóch. Co dalej? Śniadanie bym zjadł. Po dwóch jak zlikwiduję, zawsze głodny jestem. Tak w pierwszej fazie. Wiem, że jest jeden tu, a drugi w tej szopie. Czy to wszystko, co tu jest? Nie wiem. Rekonesans. O cholera. Dwóch. Dwóch dodatkowych. A tutaj to pola, sadzili pewno buraki, a teraz same chwasty rosną. Wiem, bo gram ostatnio farminga trochę, to człowiek się uczy gospodarki. Mimo, że mieszkam na wsi, jakoś tak aż mocno nie sadzę. Trochę owoce, bo żremy. No i soki. Wino oczywiście dobre. Teraz idę dosyć ryzykownie, bo wiem, że on tam jest. To nie wszystko. Teraz to już my na front. No dobrze. Co teraz? No teraz tylko jedno można zrobić. Żegnaj, mistrzu. Ja! Co za idiota. Po co on w ogóle, zamiast uciekać, dezercja, przeżyłby wtedy. Baran. Pick up, grabbed all I can. Co to leży? Ten mnie zauważył. To jakiś taki dziwny. Od razu mi się przypomniał film Indiana Jones. Chyba poszukiwacze z zaginionej Arki. Jak taki Niemiec wysoki był, duży, dobrze zbudowany i z nim się piąstkował przy samolocie. W końcu go rozerwało. Ale myślał, że dobrze piąskuje. Jak patrzyłem na jego piąskowanie, to wyglądało to jakby tańczył w cyrku. Bo fakt, kiedyś tak piąskowali. Zanim Mike Tyson i Ali pokazali inne, lepsze techniki. Standardowa do pistolet maszynowy. Muszę powiedzieć, że będę chyba bardziej używał sportową. Tak mi się wydaje w ogóle. Sportowa jest celniejsza i jakoś wydaje mi się, że jest lepiej. Sakwa z zapasami. Także skojarzyło mi się od razu to. Muszę też powiedzieć, że uwielbiam Indiana Jonesa, ale gdy był młody. Teraz starszy też chętnie obejrzy, ale jednak o kulach trochę gorzej to wygląda. Ale mam nadzieję, że będzie dobry. To chyba nic więcej nie ma. Wyciszony. Nie chcę tego. Mam nadzieję, że będzie dobry. Tak, zawsze to jednak Harrison Ford i Indiana Jones. To i tak będzie lepsze od 90% filmów, które kręcą i myślą, że są rewelacyjne. Nie, nie są. Już wolę jakiś serial. Długodystansowy na przykład. Tu jest, widzicie, niewiele brak... A nie, to inwazja. Inwazja nas nie dotyczy. Amunicja podźwiękowa do broń krótka. Zmniejsza słyszalność strzałów. A tutaj zobaczcie, jak jeden z nich świetnie mieszkał. Takie łóżeczko, sofa taka. Znaczy to nie sofa, to kozetka. Nieśmiercionośna do karabin. Nie chcę nieśmiercionośna. Dywaniki se położył. Jakieś zabytkowe graty. Wszystko pewno kradzione. Szuje. Widać też gramofon i widać flachy. We Francji Francja słynie z dobrego wina, szampana. Zresztą szampan jest ich. No i tam jak weszli, to chlali. Aż się zachlali. Dlatego później przegrali od razu. Ale taki był też cel. Włączę muzykę. Podsłuchajcie sobie.
lata 40. Tu chyba teren już jest czysty i mogę śmiało zwiedzać, tak mi się wydaje. Ten nie miał nic, nic nie warty. Pacjent. Tutaj traktor. No, jechać dobrze. Brak przydatnych przedmiotów. Traktorem na akcję. Przyglądam się również na jakieś dodatkowe uzbrojenie. Mamy w ogóle jeden przedmiot więcej możliwość noszenia, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Nieśmiercionośna. Czekaj, muszę coś zobaczyć jeszcze. Wezmę ją na razie sobie. Co tu leży? Jaka to jest? Aha, dobra. Co teraz? Plan nasz w zasadzie w pierwszej fazie żeśmy wykonali. Zdobyliśmy ten domek, którym pomyślałem, że założę rodzinę. I po wojnie będę mieszkał. Będziemy sadzić. Buraki. Tych dwóch mnie jeszcze interesuje. Tutaj muszę powiedzieć, że miejsce, które teraz obchodzimy, coś dygocze. Znaczy się klatka zadygotała. Dlaczego? Może zaminowane. Tak podejrzewam. Strumyk płynie zwolna, gołębie sobie siedzą i... O, jakie zadowolone. Niedobrze. Gołąb nie miał szczęśliwego dzieciństwa w czasie wojny. Jedli go. I podczas pierwszej, i podczas drugiej. Szczury miały też przerąbane. Ale to tylko w pierwszej. Drugiej już tak nie jedli. W pierwszej tak. Jesteśmy na skraju. Jest ich tylko dwóch chyba. I stado gołębi. Piękne miejsce w ogóle. A tam jest wejście do tej chaty. W tej chacie jest zbrodniarz. Czerwony lis, Karl. Ma się do niego dostać. Następnie rozerwać mu klatkę piersiową, oderwać lewą nogę. Co dalej? Będziemy myśleć. Teraz, czy tutaj strzelać na głośno? Nie ma sensu chyba na razie. Przyglądam się, co tu jest dalej. Poślizgnąłem się. Ale taki był cel. On mnie od razu zauważył. Mapa. Jesteśmy tu. No dobrze. Czyli tych dwóch zlikwidujemy. Tutaj nie ma dużo roboty na tej misji, ale prawdopodobnie w tym zamku będzie strasznie ciężko. Ten coś czyta, ale jak było ich dwóch, drugi... Halo? Halo? Co? Z jakiej broni? Chyba z tej. Patrz, kuźwa, trzeci! Niezapowiedziany. Przeładuj. Tak bywa na froncie. A wiecie, czego nie zauważyłem? Nie zauważyłem, tam było możliwość wejścia. Zaraz, 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 bo on mi tutaj wezwie coś. O cholera. Partyzanci? Nie, to nie partyzanci! Tylko jeden jest? Tylko jeden, ale jestem dosyć mocno ranny. Tutaj weźmiemy apteczkę, bo to są rany dosyć poważne. Ale chyba żeśmy zlikwidowali. Tutaj było wejście, chyba, zresztą zaraz to sprawdzę. Niestety, czerwony lis nie wszedł. I teraz co? Dostał parę kulek, ale żyje. A oni gryzą glebę. Patrz, kuźwa, do maszynówki pod las. Co za Ale alarm dali. No, tam pobiegł jeden chyba, albo coś. Tu jest teraz niebezpiecznie dosyć. To się... Alarms raised. Podnieśli alarm. Musimy stąd uciekać. Bierzmy na razie gratów, ile się tylko da i w kimono. Znaczy w kimono to może nie, ale bo spać mi się nie chce, bo dopiero co wstałem niedawno. Ale w każdym razie musimy gdzieś się schować. Oni przyślą tutaj ekipy wszystkiego kalibru. Likwidatorów, nielikwidatorów. No i takich, co będą piani. No i będą też pawiowali. Zbieramy towar.
dokumenty. Kurwa. Patrz, jak dali dokumenty, że nie mogę ich wziąć. No. Mam. Friedrich Kummler. He's on the list. Jest kawałek trawy i tam i tu. Pomyślałem, że schowam się za tym barakiem. Będę się przyglądał. Alarm wyje, ale nikogo nie widać. Ale pamiętajmy o tym. Tu blisko jest zbrodniarz. A jak on wie, że ktoś na niego poluje, to on na pewno dupę ratuje. Jeden idzie, ale to jest tylko jeden. Jeden na pewno widzi, że kumpli mu wykończyli. Co on teraz zrobi? Dobre pytanie. Zginie. Pat. Jak Spider-Man. Walka wciąż jest, ale oni przysyłają niewielkie oddziały. Jeden to nie problem, ale jest i drugi. Szuka lornetką. Co za szuja. Wziął karabin maszynowy, lornetkę. Tam mi się wydaje, że przyjechał. Tak. Wóz. I przewóz. No więc coś wybuchowego. Być może, ale z tym się gubię w tej części. Znaczy nie, no można by trafić w przód tego wozu, ale strzelałem raz i nie wybuch. A oni będą wiedzieli, gdzie jestem. Teraz już nie wiedzą, tylko polują. Ale to my polujemy na nich. Jak na lisa. Can't find anything else. Ten samochód jedzie dookoła. Nie sądzę, żeby tu wjechał, bo nie ma drogi. Jest dosyć ciasno. Kierowca baran. Nie umie zbyt dobrze prowadzić, a to dla niego będzie ciężki wjazd w takie miejsce, także nie sądzę, żeby tu wjechali, ale mogą jechać na pewno dookoła i szukają sami, nie wiedzą czego. Najchętniej poszliby do domu, zjedli kapuśniaka, bo dobrą kiełbasę i szafa by grała. Czyli na razie spokój. Co teraz? Teraz nie wiem. Przyjrzyjmy się na mapę. Jesteśmy tu. Teren jest blisko, bardzo blisko, gdzie chcemy się udać, ale znowu nie będę się chyba na razie tam udawał. Nie jestem tego pewien. Nie znam terenu. Obiecałem partyzantom, że zrobię rzeź na tym terenie i nikt więcej tutaj już nie przyjdzie. No i tak robię. Szukam też flag. I'm making progress. Target's not dealt with yet, though. Karl mówi, że robi postępy. Fakt, ja się całkowicie z tym zgadzam, ale niestety jeszcze daleka droga do tego, żebyśmy zrobili tą mapę i wyszli stąd szczęśliwi i zadowoleni. Coś się na tej mapie dzieje, znaczy się widzę, że klatki latają, jakby było coś nie tak. Dlaczego? Wojna robi cuda. Wojna jest wojną, ale musiałem zerknąć. Już znalazłem prawdopodobnie. Sprawę załatwiłem. Teraz jest nowe gospodarstwo. Co w gospodarstwie? Rolnicy, ale po przejściach, a może nie z Podlasia, to nie, z innych rejonów, może z Warmii, albo z Pomorza może.
Nie wiem. Jest żołnierz. Jakiś dziwny. Ale dlaczego dziwny? No właśnie nie wiem. Nieubrany, w stroju dziwnym. Nie ma hełmu. Rękawiczek. A jak strzelę do niego, czy ktoś się zorientuje i zacznie go szukać? Tak, pisze w naszym wiadomościach, że ktoś usłyszał strzał. W tamtych czasach też były SMS-y. Trochę innego rodzaju. Wycofaj się. On w chacie jest? Nie widzę go. Teraz go widzę. To on usłyszał strzał? Szybko biega. Jak biega się, to źle celuje. Ale jest już ich dwóch. Ale ja się dwóch nie boję. Co mi zrobił? Mogą mnie wpięte. Cele zlikwidowane. My odchodzimy kawałek od miejsca, gdzie teoretycznie nas satelitarnie namierzyli. Czekamy. Ktoś biegnie. Kuźwa. Jakim sposobem? Nam chyba grożą. Ale za co? Ktoś powie za jajco. Toż kuźwa, przecież nie będę się dwóch bał. Czekaj. Lornetka i bieg to jest zły pomysł. Ale on stoi tak, że... Kolega jebnął. Drugi się chowa. Wojna dla niego się zakończyła. Ma ranę postrzałową. Patrz, kuźwa! Sprytnie! A co tu się dzieje, że oni stąd tak wychodzą? Mają piwak. To jest jakaś polanka, chyba ognisko. Znaczy się... lokal taki gastronomiczny. Ładne tereny. Robią dla mnie wrażenie. Czuję się jak w domu. Wietnam. Sporo drzewa, albo na zimę, albo będą sechatkę budowali. Może być. Sam bym se zbudował z drzewa. Na drzewie. Słyszę ich. Jak ich słyszę, lepiej nosa nie wyciągać. Wiemy już doskonale, że wróg tu jest mocny. Potrafi z każdej strony nas obejść. Następnie strzela do nas. Później rzuca butelkami. Niektórzy. Nawet tymi większymi. Podejdę ten. Ja jednak wejdę na chatę. Jesteśmy w oborze. Świń nie ma, krów też. Konie na wybiegu. Ale są piękne motocykle. Chciałbym taki. Świetna maszynka, nie? Ale bez automatu. Z automatem bym nie chciał jeździć, bo policja by zatrzymała i powiedzieli, dlaczego pan jeździ z giwerą na motocyklu. Będę strzelał. I od razu zamknął przecież. Jak w mordę jeżdżę. Sportowa. Jest bardziej celna, ale ona mi teraz niepotrzebna. Nie do tej broni akurat. Co to? Łyski. Grali tutaj w karty, widać. K-
ktoś jedzie. Przecież chyba nie lata, a tu patrzcie miotła. Mogę jak wiedźma na miotle polatać. Ostatnio widzę często taką reklamę. Mama gotuje, a córka już pije i lata. Później razem będą latać. Ten samochód chyba jest w naprawie, znaczy go reperują. Do zamku coraz bliżej, ale na pewno nie w tym odcinku. W tym odcinku nawet nie zbliżę się do niego. W następnym, bo będzie następny pewno, zanim tam wejdziemy. Chcę jeszcze... Snajper na górze, jak on tam wszedł? Ale wydało mi się, że był jeszcze jeden. Bydlak nas ranił. Jak on tam wszedł? Muszę znaleźć tam wejście. Tak, tamten do nas strzelał i pokazał wszystkim, gdzie jesteśmy. Zdążę wziąć graty, a dopiero wtedy będę biegł, chociaż jest to bardzo durnowate i też się z tym zgadzam. Bierz leki. Bierz kurwa te leki! Jedna nic nie da. Teraz apteczka. Zaraz nas okrążą. Wkopali żeśmy się jak śliwka w kompot. Tym bardziej, że zaczynają granatami nawalać. Tam chyba ktoś wybuchł, ale ja jestem ranny w plecy. Muszę uciec, bo mnie zlikwidują. Jeszcze jeden strzał i tak mnie zlikwidują. Skąd ich się tyle wzięło? Z obozu. Dobra, mam jeszcze jedną apteczkę. Znaczy, Boże, bandaż. Kurwa, niedobrze. Bierz leki i modlitwa, ale... Sztuk, tak, już nic nie da teraz. Ten snajper. Ten... J-snajper. Żeby go w kalesonach wygięło. Wszystko było dobrze do pewnego momentu. To jest oficer. Do oficera strzelam od razu. Bez dowódcy. Oni są jak pionki. Co za idiota. Wąż w trawie. Ja ci strzelę, daj mi przeładować. No i w zasadzie zrobiło się Call of Duty. Prawie. Ale to dobrze. Coś się dzieje. To jest wojna. Niech nas pocałują zresztą. To my robimy, co chcemy. Przyglądam się, że tam, patrzcie, jeszcze jeden Messerschmitt. Pokryją mu se... Ale żeby go trafił. Jeli tabu jebły. I dobrze. Ale oni włączyli alarm, nie wiem, czy wiecie. Jakim sposobem? Bo słyszą, że strzelają. Ale skąd wiedzą, kto strzela? Teraz musimy zrobić jedno, bo żeśmy znowu tutaj narozrabiali. Ten oficer, gdzie jest ten oficer? To nie ten. A ten kto to? Klucz do zbrojowni. Świetnie. Nie zapomnę ci tego. Bob. Wracamy do punktu wyjścia, ale tutaj mogą być jeszcze bandaże. Trochę żeśmy ich użyli. Na razie proponuję w ogóle się nie ruszać. Dlatego, że wróg nas tutaj zlikwiduje. Zaczyna wysyłać coraz mocniejsze posiłki, a mnie zaczynają plecy boleć od kul. Wyciągam te kule oczywiście i organizm dochodzi do siebie, ale jak będą dalej tak naparzać do nas, to w końcu się to źle skończy. Mam jeszcze dwa bandaże. Jeden od razu wezmę na wszelki wypadek. Zawsze trzy kreski życia to trzy. Widzę tam następnego, który już do nas zbiegnie jak głupi, a dokładnie w miejsce, gdzie przypuszcza, że moglibyśmy być. Co za palant.
No i sytuacja uspokojona. Nie, dalej gwiżdżą. Ale chyba już nie są tacy nastawieni na to, żeby szukać. Gwiżdżą, bo im kazali. Ale ja muszę siedzieć. W tym czasie tutaj był jeszcze jeden, którego zlikwidowałem, ale fakt faktem, tu jest ścieżka i można od dołu też chyba podejść, nie jestem pewny. On może mieć jakiś bandaż dodatkowy, który by mi się bardzo przydał. Oto jest chyba ten. Brak przedmiotów, co za szuja. Ten też nic nie ma, można by go zaminować, ale to i tak mi już nic nie da, ale ten może coś ma. No bandaż, dzięki ci panie. Drugi bandaż. Od razu możemy się wyleczyć. Pełne zdrowie robi tu robotę. Jesteś zdrowy. Lekarz nie przypisze ci antybiotyku. No dobrze. Tutaj ucichli. Ucichli. Szuje ucichły. Co teraz? Teraz musimy się schować. Plan wykonany. Jednostki wroga częściowo zlikwidowane. Oficer dał nam klucz do zbrojowni. Trawka i lecę na Szczecin.